Przemysław Rejdych, członek zarządu powiatu chrzanowskiego, odebrał z rąk burmistrza Trzebini oraz jego zastępcy wyróżnienie za prowadzenie akcji w trzebińskich szkołach pod nazwą Bądź trzeźwy na drodze. Jestem dumny z gminy Trzebinia, że tak zaangażowała się w poprawę bezpieczeństwa, szczególnie tych najmłodszych dzieci, młodzieży, również seniorów. I to przemawia, drodzy Państwo, naprawdę znakomity pomysł z gminy Trzebinia z zakupem alkogogli i narkogogli. Tak jak pan burmistrz Trzebini Jarosław powiedział, no, życzyłby sobie, żeby wszystkie szkoły powiatu zostały objęte. Są, panie burmistrzu, byłem we wszystkich szkołach w powiecie, ale bez narkogogli, tylko w Trzebini. To robiliśmy tą akcję na waszą prośbę. Akcja nosi tytuł Bądź trzeźwy na drodze. W porozumieniu z ministrem zdrowia jest prowadzona. Udało nam się przed samą pandemią obskoczyć 14 szkół, czyli wszystkich szkół podstawowych, również OHP. Zostały tylko szkoły średnie, nie zdążyliśmy, bo niestety pozostały zamknięte i to dokończymy, mam nadzieję, po wakacjach, jeśli chodzi o szkoły średnie. Robi przeogromne wrażenie. Ustawiali się uczniowie w kolejkach, żeby sobie przejść jeszcze raz im nie wystarczało. Drodzy Państwo, to przemawia i każde uratowane życie, jak to mówią, prewencja, czyli profilaktyka, kosztuje taniej niż późniejsze leczenie skutków. Celem projektu było m.in. przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, zwiększenie społecznej świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Jednym z elementów tego projektu były prelekcje dla uczniów z użyciem alko i narkogogli, które zakupiliśmy. I właśnie pan Przemysław Rejdych, członek zarządu powiatu chrzanowskiego, zgodził się uczestniczyć w tym projekcie i prowadzić prelekcje z uczniami. W sumie prawie 500 osób jako uczniów zostało przeszkolonych, ponad 50 nauczycieli i również 20 kilku rodziców, także zasięg jak na pół roku to już jest bardzo duży. No i co najważniejsze, te prelekcje spotkały się naprawdę z wielkim uznaniem, z wielkim entuzjazmem, z wielkim zainteresowaniem młodych ludzi, także wierzymy, że przyniesie wymierne efekty. Przemysław Rejdych odwiedził wszystkie szkoły powiatu chrzanowskiego oraz kluby seniorów, prowadząc prelekcje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przekazał uczniom i seniorom kamizelki, breloczki oraz opaski odblaskowe zakupione przez powiat oraz sponsorów.